jeszcze trochę jedzenia. Okazało się, że tuż pod wyspą jest zakopana Biedronka i pracują w niej sami debile piszący na YouTube komentarze typu kto od buraczka. Więc dali mi za darmo paletę zupek chińskich i mrożonych ryb z Chin. Ale wygląda na to, że system jest bardzo wolny. Drop płynie jak zatwardzenie. A my chcemy odrzutowe rozpylanie substancji fekalnych, czyli tak zwaną srakę. W poprzednim filmiku, tym głupim, przechodziłem obok farmy grzybów. A możecie sobie taką zrobić sami. A jak jesteście nieroby mieszkające w jakichś szałasach z drabinkami, to chłopam w dupę i zamiast grzybowej będziecie wpierdalać jabłka. W innych tego typu filmikach strzelają se w łeb lub budują tratwy i uciekają. Ja nie wziąłem pistoletu, więc wybudowałem tratwę, którą teraz pięknie spierdolę do cywilizacji, by obejrzeć powtórkę świątecznego wydania Top Gear w Indiach. Nara. Co tam jeszcze mamy? Kotlet. W tak ekstremalnych warunkach uchowane jedzenie trzeba koniecznie racjonować, by starczyło na dłużej. Dlatego wpierdolę całego kotleta od razu, bo jeszcze jakiś rekin go nam ukradnie i wsadzi kałamarnicy w dupę. I jeszcze sadzonka, z której wyrosną dżinsy, które później damy za loda. Nasz niewolnik już skończył. Oto dzieło jego życia. Innymi słowy, gówno. Więc te wełniane terrorystki naprawdę istnieją. Niech nie zmili was ich mięciutka wełna i kwadratowy pyszczek. One tylko udają niewinne. Gdy się ich nie widzi, całymi dniami spiskują przeciwko nam. Pamiętacie sąsiada z kuboida obok, który nie pojawia się od 2 tygodni? On nie rozpłynął się w powietrzu. Zjadły go owce. A griferzy? Griferzy to mit. Tak naprawdę to owce rozpierdalają wszystkie domki. Chcą nas wszystkich wyeliminować. One są jak krzyżówka karalucha ze szczurem, przetrwają wszystko. No, ale na czym to stanęliśmy? A właśnie. Jeśli ktoś chce się bawić w PWP, niech odpali sobie jakąś strzelankę, lub chociażby Iona i... O kurwa. Jak zacząć? Nie wiem. Haha, mam cię! Wombo combo! Ja kurwa, co za pane. 16 diamentów w 3 minuty i cały misterny plan w p***u. I diamenty też w p***u. Lawa. Ja to naprawię. Ech, przynajmniej mam piwo. Przecież zmieniając swój skin możesz pokazać, jaki jesteś oryginalny, unikalny, wyróżnić się w tłumie, podkreślić swoją osobowość. Wypierdaj.